www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 20 października na porannej analizie technicznej. Zapraszam do grupy, jeżeli chcesz nauczyć się dobrze tradować, to zapraszam Cię serdecznie do naszej grupy Kryptospekulanci po materiały szkoleniowe, po strategie, po live na żywo codziennie o 20, po update'iki, po sygnały. Tutaj wczoraj nowa strategia ode mnie. Tych strategii już troszkę mamy, więc każdy, myślę, znajdzie też coś dla siebie. Szkolenie z analizy technicznej dla zainteresowanych, którzy chcą się nauczyć dobrze analizować coiny. Dobra, przechodzimy sobie do Bitcoina od razu. Więc tak, to jest ta nasza strefa ogólnie rzecz biorąc podażowa na Bitcoinie. Z tej strefy powinna być jakaś korekta, natomiast wciąż nie osiągnęliśmy jeszcze ATH, tak? Czyli tutaj jeszcze ATH, cena ATH nie została ATH przebite ogólnie. No i liczyłbym, że to zostanie przebite, dopiero bym liczył na jakąś korektę, znaczy liczyłbym, chciałbym, o może tak, chciałbym, ponieważ jeżeli mamy się przełączać pod wzrosty, to te ATH musi zostać przebite. Ogólnie rzecz biorąc, reakcja poprawna, aczkolwiek bardzo malutka i raczej jest to układ jeszcze na ten moment wzrostowy, prawda? Czyli tutaj jeszcze liczyłbym na wzrosty większe, natomiast w obrębie oczywiście tej strefy podażowej, gdzie tutaj takim kumulacyjnym punktem jest 65700. I z tych stref liczyłbym na ewentualną korektę. W zasadzie to też nieistotne, czy to będzie tu, czy może troszkę wyżej jednak przebije, bo tak jak mówię, będziemy po tej korekcie się przyłączać pod ewentualne wzrosty, czyli będziemy szli z trendem, prawda? O ile ktoś nie kupował wcześniej, bo jak ktoś kupował wcześniej, bo ja też kupowałem z tych poziomów, tutaj gdzie żeśmy kupowali, no to oczywiście można sobie ewentualnie będzie dokupić na korekcie, tak? Czyli tutaj czekamy na tą korektę. No i tyle w zasadzie o Bitcoinie, tutaj nic się zasadniczo nie dzieje. Jedna uwaga taka, żeby uważać ze swoimi tutaj portfelami altcoinów, ponieważ tak jak mówię, jeżeli będzie ta głębsza korekta na Bitcoinie, ona powinna mieć zasięg, już sobie tutaj zobaczę, ona powinna mieć zasięg, to nie jest ta korekta, ona powinna mieć zasięg, już mówię, przynajmniej 20%, przynajmniej 20% spadków, ok? Więc tutaj uważałbym na altcoiny, żeby czasem nie przedobrzyć, ok? Jak ktoś trzyma, to zabezpieczcie sobie pozycję stop lossami. Nie mówię, żeby wychodzić, ale żeby sobie zabezpieczyć pozycję stop lossami. Dziękuję za komentarze wszystkie. TM Beats, dobrze się Ciebie słucha i wykonujesz dobrą robotę. Dzięki wielkie. Terix lub Chilis. No to może Terix, co? To może Terix. Zobaczmy sobie Terix. TRX. Jest tu układ taki troszkę wzrostowy na TRX, natomiast jest tu blisko strefa podażowa, ok? I ta strefa podażowa może nie jest jakoś bardzo silna, ale powinna tu być reakcja jakaś spadkowa, więc na chwilę obecną TRX nie wykazuje oznak słabości jeszcze, prawda? Po tej dużej korekcie to jest takie jakieś tu odreagowanie, bo pierwsze odreagowanie, być może ta fala odreagowująca pójdzie troszkę wyżej, czyli dla tego impulsu dostaniemy korektę w górę i tu jakaś reakcja, a potem zobaczymy co dalej, jak to będzie się układać. Natomiast na chwilę obecną Tron, tak jak mówię,
ten swing tutaj, to wybicie może być skuteczne, ponieważ tak mówię, tworzyła się tutaj taki układ troszkę wzrostowy. Natomiast tak mówię, uważać trzeba na Bitcoina, bo to, że się tworzy układ wzrostowy, to nic nie znaczy. Jeżeli Bitcoin zacznie korektę, no to wszystko zacznie razem z nim te spadki, prawda? Więc tutaj na tronie ogólnie rzecz biorąc trochę nudnawo. Oprócz tego małego takiego sygnału wzrostowego, tak naprawdę nic tu się nie dzieje. Jeżeli ktoś jest w tronie, no to uważałbym na te strefy. To jest za 6 i za 8%, ok? Czyli to jest, a tu może zaznaczę, to są te strefy. Tu ewentualnie ja, czy na grupie będziemy ewentualnie tutaj próbować shorta. Shorta w dół z tych stref. Zobaczymy też, w jakiej pozycji będzie Bitcoin. No ale to jeszcze kawałek tutaj, jak coś, to tutaj kawałek jeszcze brakuje. Ok, także no, tron taki nieciekawy troszkę. Explo. Dobry materiał, poproszę analizę coina Beam. Na dniach ma dwa ciekawe wydarzenia. O, to niedobrze. Słuchajcie, jak coś ma na dniach wydarzenia, to znaczy, że już na tych wydarzeniach raczej nie będzie nic ciekawego się działo. Bo zobaczcie, ja to często powtarzam, ale jeszcze raz powtórzę. Zobaczcie, jeżeli mamy zaplanowane jakieś wydarzenia, prawda, to cena zazwyczaj rośnie przed tymi wydarzeniami i w dniu wydarzeń ci, co mieli kupić, już wszyscy mają te monety, tak? No więc w dniu wydarzeń, gdy cena już ładnie podpompowała, będą chcieli to sprzedawać. Ci bardziej sprytni, którzy wiedzą na rynku, o co chodzi. Więc w dniu wydarzeń zazwyczaj ta cena, no może lekko jeszcze pyknąć, ale zasadniczo po dniu wydarzeń już to spada, prawda? Więc zazwyczaj opłaca się pod wydarzenia grać, ale jak wydarzenie jest za 2 tygodnie, 3 tygodnie, za miesiąc, ok? Wtedy warto się interesować. Natomiast w dniu wydarzeń, tak mówię, to już jest musztarda po obiedzie, no bo wszyscy już mają te coiny, pod wydarzenie sobie kupili, no i okazuje się, że nie ma kto kupować nagle, prawda? Bo wszyscy już kupili i cena oczywiście spada. Co do BIM, strefa popytowa dla BIM, gdyby spadało, no to jest to 62, 65, 51, 65, ok? I tu można byłoby ewentualnie próbować zakupów w górę. Natomiast jeżeli BIM chciałby rosnąć, dalej rosnąć, no to mamy tutaj ciekawe strefy. To jest strefa nieprzypadkowa, bo to jest 38, z której była reakcja w dół poprawna. Tu lekko się zbliżyło, znowu reakcja w dół. I teraz tak, to ten dolar 0,080 w tym przypadku musi zostać wybity, jeżeli BIM chce rosnąć dalej. Jeżeli by to zostało wybite na BIM-ie, no to ewentualny swing, podłączenie się i z pierwszym take profitem na 14,42, ponieważ jest tu 1,618, z którego też występuje często podaż, a nawet bardzo często, więc tutaj pierwszy take profit 14,72, gdyby sobie moneta poradziła, no ale to trzeba stake profitować troszkę, prawda, bo tutaj przynajmniej część pozycji, nie wiem, 50% pozycji. Gdyby sobie moneta poradziła, no to kolejną podaż ma dopiero 40% od tego punktu, w którym byśmy sobie w monetę ewentualnie wchodzili, prawda? Więc to dość wysoko. Ok. Natomiast tak jak mówię, jeżeli BIM by spadał, no to to jest pierwsza strefa do łapania BIMa, ale nie pod wzrosty, ok? Nie pod wzrosty. W tym przypadku nie pod wzrosty, a pod jakiś ruch boczny w tym przypadku. To, więc tutaj by się ewentualnie stworzył jakiś ruch boczny. Ale stąd by można było łapać, bo tu procentowo też by to ładnie jakoś tutaj procentowo wyszło, prawda? Więc nawet gdyby to 20-30% zawsze z tej pozycji można byłoby łapać. Ale teraz uwaga, ta pozycja popytowa jest tylko wtedy, jeżeli ten wierzchołek nie zostanie przebity. Okay? Jeżeli ten wierzchołek zostanie przebity, no to sytuacja się zmienia, analiza się zmienia, więc jest to później już nieaktualne. Więc tak bym BIM rozgrywał spotowo, nie futuresowo, raczej spotowo. Dobra. Krzysztof Kander, dzięki za Twoją pracę, czy mógłbyś przeanalizować monetę OMI? OMI. Dobra, zobaczmy sobie OMI. OMI. Dobra.
nie będę tego analizować, bo słuchaj, analizuję tylko te monety, które są na giełdach popularnych, z których wszyscy korzystają, czyli na przykład Binance. Żebyśmy nie tracili czasu, prawda, dla większości analizowali, a nie takie jakieś pojedyncze projekty. Czym można prosić o analizę CHSB? To jest chyba Swissborn, który też nie jest na Binance, z tego co kojarzę. Dokładnie. Więc też nie. Yield up, to też nie jest na Binance. Flow pod HODL. Ok, Flow mamy akurat przeanalizowane. Wczoraj żeśmy się troszkę interesowali tą monetą, tym Flow. Więc Flow, ładne spadki. Ogólnie mamy na grupie zrobione, pamiętajcie, że tu jest jeszcze na grupie naszej taka dość młoda kategoria coiny, monety. Mamy przeanalizowane fundamentalnie to. Więc też warto byłoby sobie zobaczyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o Flow, no to tak naprawdę mamy tutaj strefę popytową małą. Flow jest w takim jakby kanale, chociaż powiedziałbym, że to wchodzi w clean zniżkujący. Więc tak, ogólnie Flow będziemy rozgrywać z tej strefy popytowej, tak, czyli tutaj przy spadkach ewentualnych z tej strefy pierwsze zakupy. Myślę, że ta strefa będzie miała fajną reakcję w górę. Natomiast ogólnie ten Flow musi zwolnić dynamikę spadków, ok? Musi zwolnić dynamikę spadków, to są czwórki, więc ta dynamika będzie dopiero zwolniona z chwilą przebicia tej trend linii, prawda? I to nie jest może taki dobry, że tak powiem, moment na wchodzenie. Natomiast przy tej dynamice spadków mógłby to być dobry moment. Ale oczekujemy strefy 10.73 jako wejścia w tą strefę, odreagowania i zobaczymy, czy tu się zbuduje struktura wzrostowa, która wyłamie tą linię. Także tutaj ewentualne zakupy z tego miejsca. Natomiast jeżeli ktoś by nie wypatrzył, no to ewentualnie później podłączenie się pod trend linię, ale tu trzeba będzie zrobić dwie pozycje na uśrednienie. Czyli pierwsze zakupy stąd i później ta cena się jeszcze ześlizgnie w dół. Jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Drugie zakupy, uśredniona cena i dopiero trzymać hodla. Ok, tak bym to rozgrywał pod hodl. Natomiast na grupie będziemy jeszcze to obserwować i analizować tego flow. Oczywiście pod hodla. Natomiast jeszcze dla nas osobiście to nie jest jeszcze wejście. Dlaczego? Dlatego, że ja jeszcze sobie zobaczę ten flow, czy jest na innych giełdach. Zobaczę sobie na Krakenie. Aha, dobra, no. Więc jeszcze to nie jest wejście, natomiast zobacz, jest bardzo nisko, ok? Więc można by się było ewentualnie... mam nadzieję, że to jest ten sam wykres. Czekajcie. Flow. Tak, ten sam. Więc można by się ewentualnie już interesować tym hodlem, bo tak naprawdę jest nisko. Natomiast my czekamy na sygnał tutaj z tej strefy. Natomiast oczywiście można byłoby robić na uśredniać cenę, czyli pierwsze zakupy i ewentualnie w strefie drugie z uśrednioną ceną, natomiast my osobiście czekamy na strefę mało popytową. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym wideo. Cześć!